Cześć Konrad, bardzo dobrze Cię Cześć tutaj Piotrek. zobaczyć. Mega cieszę się, że mam tutaj kogoś, kto się zajmuje podobnymi tematami co ja. Mam wrażenie, że będzie bardzo przyjemny podcast. Zresztą już rozmawialiśmy tutaj chwilę wcześniej i sprawiasz bardzo dobre pierwsze wrażenie. A dziękuję Ci bardzo. Jakby dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym się zajmujesz, to czym się zajmujesz? Przepraszam Cię. Oczywiście, proszę Cię bardzo. Już masz mnie dość. Wyłączyłem dźwięki, a ten jednak się przebił. Tak. Prowadzę kanał na YouTubie o komunikacji głównie niewerbalnej. Są też tam tematyki takie jak perswazja, jak manipulacja, ale w gruncie rzeczy najbardziej interesuje mnie temat komunikacji niewerbalnej, a jeżeli ktoś nie wie, co to jest komunikacja niewerbalna, no to głównie mowa ciała, ruchy rąk, emocje, które są wypisane na twarzy, czyli ekspresja, mimika twarzy. Niektórzy mówią mimika twarzy, po co twarzy, jak mimika, czego ma być innego mimika, więc tak, mimika. No i to są tematy, które mnie interesują już od około 10 lat. I powiedz mi, skąd się w ogóle wzięła zajawka na taki temat? Bo jakby ja gdzieś tam też siedzę w kwestii właśnie jakichś relacji, perswazji, troszkę jakiegoś NLP i też mam bardzo wielu przyjaciół, którzy się tym zajmują. I zwykle to najczęściej wygląda tak, że to się bierze z jakiegoś wydarzenia. Nie zawsze oczywiście, ale na przykład coś się stało, coś ci w życiu nie szło, postanowiłeś przeczytać jakąś książkę albo coś cię zainspirowało. Czyli pytasz o jakiś przełomowy moment, w Tak, którym tak. Czy pomyślałem, to jest to. coś cię zainspirowało, albo miałeś jakieś wydarzenie, które doprowadziło do tego, że zacząłeś się tego uczyć? Ciekawe pytanie. Wczoraj nawet tak sobie myślałem, bo wiedziałem, że się spotkamy. Myślałem, od czego to się zaczęło, że jeżeli takie pytanie się pojawi, to żeby coś o tym powiedzieć. I dużo uwagi mojej uwagi przykuwały zachowania ludzi, kiedy oni na przykład chociażby solili jakąś potrawę, to robili taki dziwny gest. I on jest dość praktyczny, no bo chcesz posolić sobie potrawę, ale gdzieś przykuwało mi to uwagę, dlaczego ktoś tak to robi. Albo jak rozmawiałeś z dziewczyną, to dlaczego ona w jakiś sposób odrzuca włosy. Niektóre robiły to bardziej zamaszyście, niektóre bardziej subtelnie. I myślę, że jak to wszystko się połączyło, to sobie pomyślałem, muszę zgłębić wiedzę na ten temat. I oprócz tego, tak jak powiedziałeś o NLP, przewijałem się przez różne tematy i na razie przystanąłem, ponieważ uważam, że komunikacja niewerbalna, mowa ciała, to czym się aktualnie teraz zajmuję, jest takim pewnego rodzaju przystankiem. Okej, okay, ale to jak zaczął się proces jakby twojej nauki. No bo teraz zajmujesz się tym zawodowo, prowadzisz też z tego co rozumiem różne szkolenia. Widziałem, że masz produkty na swojej stronie, Mam na kursy i przykład szkolenia, no. tak właśnie jak czytać ludzi i tak dalej. Więc to było tak, że ty postanowiłeś się tym jakoś zajmować, czy to było coś jakby jak pewnego rodzaju pasja, która gdzieś narastała z czasem i odkrywałeś nowe rejony. I jak wyglądał początek procesu takiej nauki? No i kiedy to było? No właśnie sam bym tak nie mógł tego określić konkretnie, w jakim to było Jasne. momencie, ale początek, no to tak jak czasami o tym wspominam, że dorwałem się do książki o savoir-vivre w średniej szkole. Ona mnie od samego początku gdzieś tak zaintrygowała, bo dowiedziałem Ale się. to czekaj, tak ci wejdę tylko w Proszę. słowo. Savoir-vivre, jak savoir-vivre przechodzi do kwestii mowy ciała i jakiejś komunikacji? No bo. Były tam jakieś informacje z tym związane? Tak, no właśnie chciałem tą książkę jeszcze dorwać, ale nie było jej już w bibliotece, a nie pamiętałem autora. Niemniej jednak, tam właśnie było dużo informacji na temat tego, kto powinien pierwszy puszczać kobietę, wiesz, w drzwiach albo przy schodach i tak dalej. Dużo Jasne. różnych takich zachowań. I no, jakby nie patrzeć, jest to związane z mową ciała, prawda? No bo gdzieś ona, o, chociażby podawanie dłoni, to było w książce Savoir-Vivre. Kto powinien podawać dłoń, czy osoba, która jest wyżej, wiesz, że jest przełożona, czy też podwładny, w zależności od jakiej sytuacji. I takie sytuacje gdzieś mnie powoli zaczęły kierować w stronę komunikacji niewerbalnej. Zagraniczne serwisy, nie, przepraszam, nie zagraniczne serwisy, tylko zagraniczne kanały, one również zajmują się mową ciała, analizują jakieś debaty polityczne, prezydentów i tak dalej. No i sobie pomyślałem, że może to jest dobry temat, żeby pokazać ludziom, że po pierwsze, mowa ciała ma znaczenie, no bo to jest dość oczywiste, że nawet po emocjach na twarzy możesz wyczytać, czy ktoś jest zadowolony, szczęśliwy, czy też nie. Już pomijam fakt, że czasami chce ukryć jakieś emocje. A druga sprawa, że jest to też, chciałem się sprawdzić, czy się do tego nadaje, wiesz. Jasne, ale bo tak jakby teraz mówisz z takiej perspektywy, że
No, oglądałeś te kanały zagraniczne Tak. i gdzieś to cię w jakiś sposób zaintrygowało, ale no YouTube i takie informacje to jest kilka lat wstecz. To było tak, że praktycznie od YouTube'a gdzieś zaczynałeś, czy jeszcze wcześniej miałeś jakieś właśnie informacje, książki? W ogóle to też jest dość ciekawa sprawa, bo właśnie jak skończyłem średnią szkołę, to pracowałem jako kelner w jednej z zakopiańskich restauracji i tam poznałem gościa, który zainteresował mnie NLP. No i tam też było kilka takich pewnych elementów związanych z mową ciała, z komunikacją niewerbalną. Poszedłem na kursy od jednych do drugich, od drugich do trzecich i koniec końców gdzieś cały czas ta komunikacja niewerbalna, czy w książkach takich jak Potęga Perswazyjnej Komunikacji, czy jakieś no tego typu, wiesz, publikacje, no to nakierowałem je do tego docelowego miejsca na ten moment, czyli kanał na YouTubie i analizowanie mowy ciała. Okej. A to jak gość cię zainteresował NLP? To jest dość... Próbował ci coś sprzedać, kiedy ty mu. To Co jest. panu podać? Ogólnie może poniekąd mam wrażenie, że czarował, bo mówił o jakichś technikach, które być może się sprawdzały, ale nawet jeżeli one się nie sprawdzały, to nie wiem, okoliczność albo coś sprawiało, że po prostu dostałeś ten napiwek, tak koniec końców, bo mówił, że no, tu jest taka technika, że jeżeli powiesz komuś w ten sposób, no to ktoś da ci więcej pieniędzy jako napiwek. No i część z nich może działała, a część z nich po prostu była taka, że ktoś i tak miał zamiar ci dać ten napiwek. No i co? Więc nie prowadząc, tylko pracując jako kelner, gdzieś się zainteresowałem tym, że faktycznie te techniki mogą wpływać na dalsze zarobki. No i że może ci się to przydać też w życiu. A powiedz mi, podejmowałeś jakieś decyzje w kierunku właśnie swoich działań? To znaczy, pomyślałeś, chciałbym się nauczyć tego i tego, albo chciałbym wiedzieć, zgłębić jakąś tematykę? Czy to było bardziej tak, że to cię po prostu w jakiś sposób pasjonowało i dlatego to zgłębiałeś? Miałeś jakieś w tym cele? No, podczas bycia kelnerem to pewnie cele to były finansowe, nie? Żeby polepszyć. A ty pytasz o komunikację niewerbalną? Tak, mówię ogólnie o całą tą tematykę, którą teraz się zajmujesz. Jakie cele? Mogę otwarcie powiedzieć, że jak rozmawiałem z kimś, co jest dla mnie takim ważnym celem w życiu, to nigdy to nie były pieniądze. Bardziej dla mnie jest ważne, czy jakiś szacunek, uznanie, czy też szczerość. Nie szedłbym w stronę tego, że człowiek by na przykład chciał tworzyć kursy, prowadzić szkolenia i żeby to było takie masowe, nie? Wiesz, żeby jak najwięcej się nachapać pieniędzy, bo to nie o to chodzi. To i tak rynek cię zweryfikuje. Ale właśnie, żeby zarówno pokazać innym ludziom, że jako komunikacja niewerbalna to jest taki jeden nieodłączny element jakiejkolwiek komunikacji, wiesz, spotykamy się z ludźmi codziennie w różnych sytuacjach i tak dalej, więc jeżeli ludzie mogą się nauczyć właśnie w jaki sposób poruszać swoim ciałem, jak akcentować pewne emocje, które mają, czy też odczytywać emocje innych osób, to mnie głównie napędzało, żeby ludzie mieli tego świadomość. Zwykle jak na przykład oglądam swoje filmiki z przeszłości, to tam często używam słów uświadom sobie, zwróć uwagę na to, bo najbardziej zależy mi właśnie na tym, żeby ludzie mieli świadomość, że jakiś gest ma znaczenie. Podczas komunikacji są setki, tysiące różnych informacji, elementów, które umykają nam, nie? Tak jak uwaga, ona jest skierowana w jedną stronę, ktoś wykonuje jakiś gest, my go nie widzimy, bo patrzymy w to miejsce. I jeżeli jesteś bardziej uważny i patrzysz na kogoś, obserwujesz jego mowę ciała, no to możesz się na przykład dowiedzieć, tak z praktycznego punktu, jeżeli negocjujesz jakąś umowę, czy też sprzedajesz coś klientowi i myślisz, że on nie jest zainteresowany, a widać po nim żywe zainteresowanie, no to nie powinieneś spuszczać z ceny albo za bardzo o niego zabiegać, bo on i tak ten produkt będzie chciał od ciebie kupić. A powiedz mi, co cię jakby w tym od początku pasjonowało? Co było tym elementem, który cię napędzał? Bo najczęściej, jeżeli cokolwiek robimy w życiu, to musi to nam sprawiać jakiegoś pewnego rodzaju przyjemność i wzbudzać w nas ciekawość. Co to było u ciebie? Widzisz, ciekawe pytanie. To są takie pytania, które sprawiają, że jest się, wiesz, że zaglądasz w głąb siebie, nie? A tak naprawdę rzadko człowiek coś takiego robi, może w pędzie życia. Tak czy tak, to bardzo ciekawe pytanie, no i na pewno ważne.
Tak jak chyba wcześniej wspomniałem, wiesz, że zarówno to, żeby ludziom pomóc, jak i też, no nie ma co ukrywać, żeby było uznanie innych osób, że jesteś w czymś dobry, nie? Bo jeżeli możesz pracować, nie wiem, gdzieś na umowę o pracę i tak dalej, to nie jest złe, to jest bardzo dobre. No ale jeżeli chcesz zrobić coś innego i coś takiego autorskiego, no to być może, może w tą stronę. Ja od zawsze starałem się korzystać z takich różnych alternatywnych rozwiązań, bo już mając tam, nie wiem, 16-17 lat, zacząłem pracować miałem pierwsze zlecenie, ale nie związane z mową ciała, tylko rzeczy takie całkowicie gdzieś tam poboczne jako nastolatek. No i starałem się gdzieś zadbać o siebie i no tak. Ciężko mi w sumie teraz odpowiedzieć na to twoje pytanie, więc może gdzieś tam lawiruję po bokach. Jasne. A jak właśnie twoja wiedza przekłada się mniej więcej na życie? Jak tobie to pomogło? Na pewno chciałem porozmawiać ogólnie, ale na razie jak to u ciebie wyglądało? Bo jakby ja miałem tak, że też miałem w pewnym momencie swojego życia taki moment, gdzie zacząłem się takimi rzeczami zajmować. I u mnie to gdzieś tam wynikło po prostu z tego, że miałem problemy z komunikacją z ludźmi, ale to jeszcze tak naprawdę jako dzieciak, kiedy nie mamy żadnych zdolności, więc to też nie było tak, że jakoś gdzieś tam byłem bardzo nisko, ale w każdym razie postanowiłem gdzieś coś zmienić na ten temat i zauważyłem, że jak startujesz z jakiegoś punktu, to jest wiele, przepraszam, jakichś takich momentów, które coś ci uświadamiają i które sprawiają, że to daje ci po prostu mega dużą satysfakcję, albo widzisz, jaki byłeś właśnie kiedyś i widzisz, jaki jesteś po latach, gdzie na przykład wiesz, że w danej sytuacji byś sobie nie poradził, albo tak dalej. Więc jak na przykład tobie się to przydawało w życiu? Pamiętam taką sytuację, że pojawiła się w naszej rodzinie osoba całkowicie z zewnątrz, która powinna nam płacić za, żeby to źle nie zabrzmiało. Wynajmowaliśmy mieszkanie i ta osoba od nas zaczęła wynajmować. No i zdobyła zaufanie moich rodziców. No i dlaczego mówię, że powinna nam płacić? No bo wynajmuje, więc powinna płacić. A ona weszła na taką stopę z moimi rodzicami, że to nawet doszło do takiego absurdu, że moi rodzice na tyle mu zaufali, że nawet dali mu pieniądze tam na jakąś inwestycję czy na coś. Ja widziałem od razu w tym gościu, że coś jest nie tak. I to nie były jakieś tam duże pieniądze, prawda? Ale kiedy byliśmy w takim większym gronie, spojrzałem w jego oczy, tak jakby chciałem zobaczyć, co on w tym momencie, wiesz, czuje. I widziałem, że jego wzrok od razu spadł na ziemię, wiesz, spadł na ziemię i potem sobie pomyślał, o nie, nie mogę tak robić, więc od razu nawiązał z powrotem kontakt wzrokowy. To już był taki jeden impuls, który powiedział mi, że to ten gość to jest po prostu szuja, że to jest, wiesz, że to jest osoba, od której trzeba się trzymać z daleka. W książce Paula Ekmana Emocje ujawnione, jest w niej napisane o mikroekspresjach, czyli o takich bardzo krótkich emocjach, które są wypisane na twarzy człowieka w momencie, kiedy doznaje on pewnego uczucia. Czyli jeżeli jesteś uśmiechnięty, a powinieneś zachować powagę, to że widać na samym początku uśmiech na twojej twarzy na ułamek sekundy, a potem wracasz z powrotem do tej swojej standardowej, do swojego standardowego wyrazu twarzy, bądź też do jakiegoś innego, który zaplanowałeś, żeby tak wyglądał. Czyli mózg wysyła do nas pewną informację i my nie zdążymy jakby zablokować tej emocji, która ma być wypisana na naszej twarzy, tylko ją ujawnia, a potem jest zastępowana inną. I mam wrażenie, że w tym konkretnym momencie również w księciu Harym jest negatywne uczucie, nie wiadomo jakie, być może związane z pastorem, który tam mówi kazanie, czy też inny konkretny powód. Zobaczcie, że to nie trwa długo. Porozmawiałem z rodzicami, no i koniec końców okazało się, że faktycznie gość miał dużo za uszami. To była taka jedna z sytuacji, gdzie jeszcze byłem przed kursami, szkoleniami z mowy ciała. Jest to taka sytuacja, która wiesz, na własnej skórze przekonałem się, że taka z jednej strony intuicja, ale z drugiej strony też obserwacja mowy ciała dużo ci daje, nawet chociażby w takich momentach. Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? Tak. O. A powiedz mi, za co jesteś temu wdzięczny? Bo jakby dostajesz teraz, jako człowiek, który już zajmuje się tym zawodowo, robi kursy na ten temat, to masz pewną jakby gamę zdolności, które sobie wytrenowałeś przez ten czas.
I za co jesteś wdzięczny tym zdolnościom? W czym one właśnie też, w pewnym sensie, w sumie trochę powtórzę, w czym Jasne. one ci pomagają? Pomagają. Wiesz co, ogólnie w kontaktach interpersonalnych, zarówno jak jesteśmy ze znajomymi, czy też są to jakieś spotkania biznesowe, to mam o wiele większą kontrolę nad zarówno własną mową ciała, jak i też nad poniekąd myślami drugiej osoby. Spójrz na taką sytuację. Rozmawiasz, jakaś biznesowa sprawa, rozmawiasz dajmy na to, z klientem i widzisz, że on zaczyna się od ciebie dystansować, więc od razu obserwując mowę ciała twojego klienta, nie powinieneś go za bardzo na niego napierać, wiesz, zbliżać się do niego. Tylko lepiej też zrobić dystans, żeby on miał wystarczającą ilość przestrzeni. Jak na przykład rozmawiasz z kimś, a jego nogi są skierowane w stronę wyjścia, to jest taka książka, to jest taki książkowy przykład, no to nie ma co mu opowiadać o jakichś swoich, nie wiem, tam prywatnych sprawach z życia, bo on ma to serdecznie gdzieś, bo się spieszy, bo nie ma czasu i tak dalej. I w takich sytuacjach, odpowiadając na twoje pytanie, jestem wdzięczny, że takie rzeczy wiem i że mogę się nimi posługiwać. Jak jestem na takich spotkaniach wśród znajomych i oni mi mówią, że na przykład ej, ty analizujesz mowę ciała, zaraz mi przeczytasz całego z góry na dół, nie wiem, być może też się spotkałeś nieraz z takimi określeniami, tam słowami, to ja im mówię, że absolutnie nie, że jestem wśród znajomych, to jest naturalny proces komunikowania się, więc nie myślę o tym, w jaki sposób zakładasz rękę i tak dalej, nie analizuję cię na bieżąco cały czas. Oczywiście, Ludzie jeżeli... myślą, że jak psycholog siedzisz, nie? Tak. Tylko po prostu robisz to w naturalny sposób i od czasu do czasu zwrócę uwagę na jakiś gest, zachowanie, albo jak chociażby, nie wiem, podajesz kurtki i tak dalej, pojawia się jakiś jeden element, który przykuwa twoją uwagę, bo na przykład ktoś nie poda kurtki swojej dziewczynie, nie? To jest takie w związku z savoir vivre, ale nie poda kurtki, no to już sobie myślisz, hej, albo jest niewychowany, albo zapomniał, albo nie ma czasu i tak dalej. No ale to są też takie gesty, które no, świadczą trochę o człowieku. No tak, wiesz, jakby to jest. Ja mam z kolei tak, ja nie miałem tak, że ludzie mówią, a pewnie mnie przeczytasz, bo jakby ja tam gdzieś nie mówię, że się zajmuję czytaniem ludzi w jakiś sposób, ale jednak wydaje mi się, że robię to dobrze. I ja mam z kolei trochę inaczej, to znaczy, jak chodzimy gdzieś na imprezy albo poznaję kogoś nowego, to ja zauważam pewne jakby fakty i zauważam, że zabawną rzeczą jest po prostu mówić ludziom, co oni w tej chwili zrobili. I jak wspomnisz mu jakiś fakt albo pokażesz mu jakąś taką rzecz, to często ci ludzie dostrzegają, że ty ich widzisz. I u mnie nie było tak, że my ludzie mówili: a, ty mnie teraz pewnie przeczytasz, tylko czasem widziałam właśnie taką ekspresję twarzy takiego szoku, że on wie. Aha, a podaj mi przykład, jeśli możesz, takiego, co może być. Czekaj, to potrzebuję kilku sekund, żeby się zastanowić. O! Znaczy, nie wiem, czy to teraz dobrze opowiem, bo to jest taka złożona historia, ale miałem z tego trochę zabawy. To znaczy, kumpel opowiadał jakąś taką historię, że o coś o znajomym swoim opowiadał. I opowiadał coś w stylu, no, że jak on coś chce wiedzieć, a ja mu mówię, że mu tego nie powiem, to on ciągle dopytuje. A kiedy ja go spytałem, żeby mi powiedział, i on nie chciał mi powiedzieć, a ja go zaczynam dopytywać tak samo jak on, to on powiedział, że weź, odwal się, przecież nie zmuszaj mnie do tego, żebym ci mówił coś, czego nie chcę. I potem dosłownie 2-3 minuty później znajomy, ten, który to opowiadał, powiedział historię, gdzie temu drugiemu znajomego tak trochę w żartach, ale zrobili mu na złość z kolegą, że jakby ugadał kolegę, że zrobimy mu to. I to była jakaś taka forma zabawy przyjacielska, ale trochę go jakby... To było tak trochę na złość. I ja wyłapałem, że on zrobił mu trochę na złość, bo wkurzało go, że ten facet jest po prostu w pewnym sensie hipokrytą. I sam na coś naciska, ale jednocześnie, kiedy ktoś robi to samo co on, to To już to nie jest on okej dla jeszcze niego. wzbudza w nim poczucie winy. I jakby ja po prostu powiedziałem na głos i mówię: ej, zobaczcie, czyli ty zrobiłeś to, on zrobił to i ty się wkurzyłeś, więc namówiłeś tego, żeby on zrobił to. I powiedziałem to przy znajomych i właściwie widziałem, że
Po pierwsze, to jest w ogóle fajna forma dyskusji z ludźmi. Jak opowiadasz ludziom, co oni robią, to ty nie mówisz niczego takiego nadzwyczajnego, ale z jakiegoś powodu jest to po prostu zabawne. Jeszcze to wszystko było, wiesz, w jakiejś takiej historii, atmosferze, więc po prostu dobrze to było opowiedziane, ale ja bardzo dużo takich rzeczy zauważam po prostu dyskutując z ludźmi, bo ja, tak jak widzisz, robimy podcast, ja sobie Jasne. zadaję pytania i tak jak ty mówisz, że zwracasz uwagę na takie rzeczy, czy ktoś komuś poda kurtkę, to ja też zwracam uwagę na takie rzeczy i w sumie według mnie ważne jest też to, tak wspomnę, skoro już o tym rozmawiamy, że nie powinno się oceniać ludzi na podstawie takich sygnałów, czyli tak jak mówisz, jeśli ktoś nie podał kurtkę swojej dziewczynie, to nie zaraz nie szufladkujesz go Wiadomo. jako kogoś złego, bo często widzę, że ludzie tak mają, że ja masz jakby cztery możliwości, dlatego tej kurtki nie podał. A ktoś zakłada, wiesz, czasem tą najgorszą i od razu gdzieś stara się tą osobę wpasować. Niemniej jednak takie sygnały warto jest obserwować choćby dlatego, że jak zobaczysz przez godzinę, dwie, trzy konwersacji takich sygnałów 15, które mogą wskazywać na tą samą rzecz, że na Tak przykład jest. właśnie jest w jakiś sposób niewychowany, to już możesz zaczynać wyciągać jakieś wnioski. No i tutaj trzeba dopowiedzieć, ponieważ no, zarówno słuchacze, jak i widzowie, jeżeli oni, żeby też nie wyszło coś takiego, że jeden gest świadczy o tym, Dokładnie, no. o danej emocji czy o zachowaniu, jest kilka zasad, którymi trzeba się kierować. Jest to bardziej złożony proces, ale no, czasami o tym na filmach mówię, czasami o tym, na kursach, na szkoleniach oczywiście zawsze o tym wspomnę. No tak, im więcej jakieś zachowanie się przejawia, tym bardziej no, jest to takie, nie powiem, że prawomocne, bo to źle tutaj zabrzmi, nieodpowiednio, ale no, przykuwa uwagę i powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie ta osoba nie ma na myśli tego, co właśnie pokazuje za pomocą tego zachowania. Na przykład spójrz, kolega mi wczoraj opowiadał o takiej sytuacji, że był ze znajomym i ten znajomy miał psa chyba, no psa. No i jak ten pies skakał gdzieś tam skakał, coś za dużo po prostu zajmował przestrzeni, no to ten znajomy mówił, ej, wyjrzyj, idź, że coś tam, wiesz, psa na bok dawał. A przyszła jego dziewczyna i no i ten pies robił to samo i ten mówi, weźże tego psa i ten, a ten, a niech se biega, wiesz, tak, wiesz, jakby ta sama sytuacja w ciągu 2 minut, a zmienia się całkowicie inaczej zachowanie osoby. Raz stawał w obronie tak, żeby tego psa po prostu gdzieś tam odsunąć, a jak przyszła jego dziewczyna, to niech ona se sama radzi. No, może to nie jest związane z komunikacją niewerbalną, ale też wskazuje na to, że no, ktoś tam jakieś podejście ma dziwne. Skupiamy się na ich ruchach, gestach, zachowaniu, mruganiu itd. oraz tym, co się kryje między słowami. Właśnie, a propos między słowami. Posłuchajcie, co odpowiada Chris. The most important thing, like, nobody was here. Not nothing. And so I read that Shanann hadn't taken the girls to school, which was unusual. Yeah, because like Bella was gonna start kindergarten next Monday. Jego córka miała zacząć chodzić do przedszkola w niedalekiej przyszłości. Zaznaczam, miała. Używa czasu przeszłego. Wspominałem wam o tym już w filmie z Katarzyną Waśniewską, która po zaginięciu Madzi jej córki mówiła: Niech mi oddadzą Magdunię, no przecież była naszą perełką. No i właśnie macie znów użytą formę czasu przeszłego. Nakrywając osobę na kłamstwie, warto słuchać jej wypowiedzi, to co mówi. Choć często okłamujący trzyma się solidnie wersji, to mówiąc za dużo, może się pomylić, gdzieś popełnić błąd. Oj, zdarzyło mu się jeden raz, ktoś z was pomyśli. No, zgadza się. I to jest bardzo mądre podejście, żeby zawczasu nie oceniać, że ktoś kłamie. No, chyba że takie zachowanie zacznie się powtarzać. But not to respond to her people, though, that was not like her. Chris, you've got a mi tu wodę? O, jesteś super. Za twoje takie naturalne podejście do tego wszystkiego, ty masz to opanowane w 100%. No, Zazdroszczę. ja mam tak, że... Wyzbyłeś się wszelkich rzeczy, masz dobry mindset. Czy wzbyłem dużo praktyki, Tak? dużo, dużo praktyki, no ja to wiesz, jak... Z trenerem, jako trener personalny? Nie, wiesz co, ja właśnie miałem tak, że... Ja w sumie, mnie ludzie jakby od początku bardzo interesowali, wiesz? U mnie się to wzięło tak, że to co rozmawialiśmy przed rozpoczęciem podcastu, to znaczy ja miałem tak, że ja za dzieciaka byłem bardzo nieskalibrowany.
czyli nie wiedziałem, kiedy właśnie zamknąć mordy, kiedy przestać się odzywać. Byłem wielkim pasjonatem gier i potrafiłem podchodzić do innych dzieciaków z klasy i zacząć im nawijać po prostu grach komputerowych. Że, to nie interesuje. Tak, a nie widziałem tego, ale ja czułem jakby potrzebę, żeby się komuś wygadać i pamiętam jakieś, wiesz, rozmowy z pedagogiem, gdzie siedzieliśmy i siedzi 5 chłopaków z klasy i ja i wszyscy mówią, że są ze mną pokłóceni, bo ja ciągle im gadam jakieś głupoty, nie chcą tego słuchać, oni mnie lubią, więc mnie alienują z różnego rodzaju gier. I po prostu miałem kiedyś tak, że siedzę sobie, kurczę, to i to było w ogóle bardzo wcześnie, to chyba było jeszcze w podstawówce, że ja pamiętam, że siedzę i tak patrzę na tych ludzi i myślę, kurczę, dlaczego te inne dzieci mnie nie lubią, dlaczego tak się po prostu dzieje? I miałem taką myśl, w sumie bardzo mądrą myśl, ja, to była chyba najmądrzejsza myśl, którą wtedy miałem, bo dzięki niej tutaj teraz siedzę, to a może ja zamknę mordę na chwilę i po prostu zacznę obserwować ludzi i zastanowię się, bo jakby wiesz, masz dwie osoby, rozmawiacie w kółeczku i masz dwie osoby i wiesz, że jedna jest śmieszniejsza, a druga nie, albo mniej. I jakby ktoś może powiedzieć, że ludzie lubią tego gościa bardziej, bo on jest śmieszny. No ale mówię, dobra, ale dlaczego on jest śmieszny? Dlaczego ten człowiek jest uważany za śmiesznego? Więc zacząłem obserwować to, co on mówi, w jaki sposób on to mówi i jakby rozbijać to wszystko na takie atomy. I chodzi jakby, myślę, że u mnie mi to tak naturalnie strasznie wychodzi, bo ja po prostu za dzieciaka zacząłem to obserwować mocno i wyciągać takie wnioski, ale ta obserwacja innych ludzi została mi już jakby do końca, że to jest już jakiś sposób, w który ja rozmawiam z ludźmi, nie w jakiejś takiej formie oceniania, tylko w takiej formie no ciekawości. Ja uwielbiam po prostu dziwnych ludzi, szczególnie dziwnych. Jak ktoś robił jakieś bardzo dziwne rzeczy, to ja... To jest najlepiej. To jest najlepiej, bo wtedy taki człowiek ma super historię, więc jak go pytasz, to... Ma coś do opowiedzenia. Tak, to wtedy możesz posłuchać bardzo fajnych historii. Nawet się śmieję, że mój proces, jakby jeżeli byłem na jakichś randkach czy czymś takim, to wychodziło mi to dlatego, że ja byłem autentycznie ciekawy drugiej osoby. To jest chyba też w ogóle coś takiego, co ludzie uwielbiają. To znaczy uwaga innych osób. Tak jak ty mówisz właśnie, że robisz to trochę z uwagi na formę jakiegoś uznania, to no i jest coś takiego, to jest naturalne, wiesz, to nie jest jakby... Prawda. Niektórzy ludzie mogą na to, wiesz, jakby tak dziwnie patrzeć, bo to brzmi tak dziwnie, że o po co ci uznanie innych osób, powinieneś być pewny siebie bez tego. Ale no jesteśmy zwierzętami stadnymi i ten element uznania, akceptacji, szczególnie u mężczyzn to tak działa, bo to jest tak, że mamy inne wartości w ogóle i w większości jakby... Być mężczyźni kobiet. Tak, no i u mężczyzn to wygląda tak, że my potrzebujemy bardzo akceptacji jakby innych osób, szczególnie jeśli to są inni mężczyźni. To jest podobno nawet tak, że ty masz w życiu takie wartości, jakich wartości wymagają od ciebie inni mężczyźni wokoło. Tak podobno działa. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale myślę, że się z tym bardzo, bardzo identyfikuję. Ale tak, wracając do ciebie, opowiedz mi, bo to mnie jakby... bardzo ciekawi. Masz... Na początku robiłeś różnego rodzaju filmy na YouTubie, a z czasem widzę, że zacząłeś siedzieć na mowie ciała. I ja tak sobie przeglądałem wczoraj twoje wideo i myślę, o co go mogę spytać. I pamiętam, że tak w jednym momencie twojego kanału tak scrolluję i na monitorze wszystkie wideo to jest mowa ciała, analiza, mowa ciała, analiza. Tak. Jakby jak porozmawialiśmy przed podcastem, powiedziałeś, że nie uważasz się za eksperta i że nie chcesz być jako takowy ekspert nazywany czy postrzegany, ale z drugiej strony na przykład, jak to jest, kiedy obserwujesz 40 czy 50 wideo dotyczące mowy ciała i zwracasz uwagę na te punkciki? Czy to jest potem tak, że ty rozmawiając z innymi osobami właśnie to tak naturalnie zauważasz? No wtedy chciałbym jeszcze przewinąć, bo i tak, wiesz, rozmowę ze znajomymi. Tak, rozmawiasz z kimś, czekaj, wróć. Czekaj, zrobisz jeszcze raz ten sam gest? Tak, no właśnie przypomniała mi się teraz taka sytuacja, jak z 2 lata temu, jak wrzuciłem taki no, tam filmik, który trochę podchwycił o mowie ciała. No to powiedziałem o tym swojemu dobremu znajomemu. No i jego dziewczyna mi powiedziała, co ty nie masz co robić, wiesz, nudzisz się. I tak naprawdę uważam, że to był bardzo dobry krok, bo po pierwsze się zobowiązałem do tego, powiedziałem znajomym, hej, chciałbym zrobić taki filmik, co wy o tym sądzicie, nie? Więc jakby już ten pomysł był rzucony, obietnica poszła w świat, koniec, no zrobiłem ten filmik, to by wyszło to dość dobrze.
I tak, no to jest dość żmudna praca, no bo siedzisz, obserwujesz jakiś kadr, potem znowu to przewijasz, potem spowalniasz, potem wyłączasz dźwięk. No i tak właśnie wygląda analizowanie mowy ciała, jeżeli chodzi pod względem materiału wideo. Największą satysfakcję z tego wszystkiego sprawia mi to, że jeżeli widzę materiał po raz pierwszy, albo widzę, obserwuję kogoś mowę ciała i przewidzę zachowanie, żeby to nie brzmiało też jak znachor, nie? To nie Jasne. o to chodzi. Ale że ktoś na przykład pokazuje taką postawę typowo agresywną i niemalże, no wiem, że on za chwilę na przykład wybuchnie i to się dzieje. W jakimś stopniu jest to, może to być zbieg okoliczności, ale to czasami się to tak zdarza, tak często. W ogóle to jest super, jak siedzisz ze znajomymi i na przykład mówisz, patrz na tego, on jest na przykład zdenerwowany przy barze i zaraz zacznie robić burdę. Nie zdarzają się te rzeczy Tak, i często. ludzie się tam trzaskają, a ty siedzisz, Mówię, bycia. pijesz drinka. Ha, wiedziałem, tam ludzie już. Tak. To są takie skrajne sytuacje i to mogę, po prostu, to było ich kilka w moim życiu, ale no Jasne. takie bardziej subtelne, mniejsze, mniej znaczące, no to ich oczywiście jest więcej. No, jakie było pytanie? A powiedz mi, o właśnie, bo to mnie mega ciekawi. Na przykład, jeśli chodzi o mowę ciała, to wydaje mi się, jeśli chodzi o mnie na przykład i o moje zdolności, że potrafię właśnie dobrze gdzieś tam czytać ludzi, ale nie potrafię jakby znać stricte jakichś gestów, bardziej ufam po prostu swojej intuicji, Intuicji. bo sobie ją jakoś wyrobiłem i też zauważyłem, że to chyba działa na takim bardzo podświadomym poziomie. To znaczy, nasz mózg rejestruje więcej niż nam się wydaje. Ja widzę, że to bardzo u kobiet działa. Czyli kobieta często mówi o atrakcyjnym facecie, że ma to coś. Ja no nie wiem, co to jest, Ale ale to jest. tak, ja mam, jakby wydaje mi się, że to działa tak, że kobiety podświadomie lepiej czytają tą mowę ciała, ale właśnie na takim podświadomym poziomie i one podświadomie potrafią wczytać, kiedy ktoś jest jakby dobry, a kiedy nie, kiedy ktoś jest atrakcyjny, a kiedy ktoś udaje. Ja zauważyłem, jakby patrzę na to z tej perspektywy, że nie pamiętam jakby sytuacji, gdzie mnie moja intuicja jakoś mocno zawiodła. Zawiodła. Zdarzały się przypadki, gdzie wydawało mi się, że ktoś jest jakąś osobą, a potem odkrywał jakieś nowe karty, których nie było wcześniej. Miałem na przykład takiego znajomego, z którym się mamy taką jakby swoją paczkę jedną, i to był gość, który był taki bardzo głośny, agresywny, on był w ogóle ultrasem w Wiśle Kraków To jest i ultras. siedział, masz kilka sektorów na meczu i tam jest na przykład młyn albo inna żyleta i tam właśnie przychodzą kibice najgłośniej śpiewać. Jakby tam jest miejsce, gdzie się śpiewa i to był ten gościu, który prowokował różne piosenki albo tam trzaskał na bębnie, więc to był taki rodzaj gości. On właśnie też przez to był tak naturalnie bardzo głośny i zawsze myślałem, że to jest, no, że tu ultras, ten, to pewnie jakiś taki, może nie, że miałem go za jakiegoś dresa czy coś takiego, ale przejawiał takie zachowania. A potem w którymś momencie zaczęliśmy gadać o książkach i okazało się, Czytany. że chłop był po prostu tak oczytany, i to był dla mnie jakby taki szok, bo jeżeli ja się gdzieś myliłem na temat jakiejś osoby albo miałem jakiś jej obraz, to w miarę szybko te nowe karty się pojawiały. A to była pierwsza taka osoba blisko mojego otoczenia, gdzie przez pół roku w ogóle, czy nawet dłużej, przez rok prawie, nie byłem świadomy, że on taki jest. Ja byłem po prostu w szoku, że ktoś przez rok ukrywał przede mną takie informacje. Tak. No ale co do właśnie tej podświadomości, to no, wydaje mi się, że bardzo warto zaufać swojej intuicji. Ale o co miałem spytać? Bo mam jakieś tam informacje na temat mowy ciała, ale co zauważyłem, to, że wiele osób, nawet które się na tym znają i podejmują jakieś analizy właśnie filmów, mogą wyciągnąć jakieś pochopne wnioski. I na przykład, czy miałeś tak, że ty się na tym złapałeś, a więc zrobiłeś jakiś film analizy, myślałeś, dobra, ta osoba jest, nie wiem, zdenerwowana, a potem się, na przykład w komentarzach ktoś się naprostował, albo potem się dowiedziałeś, że nie masz racji, bo to też jest w sumie taki problem z kanałami specjalistycznymi, że przedstawiasz pewnego rodzaju wiedzę, robisz na coś swój długi research, a nagle przychodzi taki moment, że dowiadujesz się, że w sumie zrobiłeś. Źle, że to nie jest poprawne. No właśnie, tutaj jest taka sprawa, że staram się podchodzić bardzo ostrożnie do tematu. Że jeżeli coś jest dla mnie takiego niepewnego, nie mam na jakiś temat pojęcia albo coś, to staram się powstrzymać od jakiegokolwiek głosu.
No taka sytuacja, która mi przychodzi do głowy, to jeden z pierwszych filmików, który nagrałem, był z taką kobietą, która była w związku z trenerem personalnym i tam wyszło, że ona została pobita. Wiem, która sytuacja chyba nawet, no. Tak. I co? No i ostatnio wyszło chyba jakiś wyrok sądowy, tak to się mówi, że on został winny. I rozumiem, szanuję taką decyzję, ale sposób zachowania tej kobiety, oczywiście to nie był jednostronny filmik, że tylko ona była winna. Rozumiem. Znaczy, w sensie, że jej zachowanie budziło wątpliwości, bo jego również. Ale no, gdzieś tam wyszło, że ej, sprawdź sobie, że jest wyrok sądu tam a tam, że to co mówisz to jest nieprawda, no ale też uważam, że co sąd powie to jest jedno, to jak osoba się przedstawia to jest drugie. Jakby to powiedzieć, no w każdym filmie, czy jak omawiamy jakiś przykład na kursach czy szkoleniach, zawsze zaznaczam, że to jest moja opinia, to są moje spostrzeżenia. To jest taka baza wiedzy, którą zdobyłem na przestrzeni no, już trochę lat. Ona jest zarówno z książek, jak i z kursów, jak i z obserwacji z własnego życia, czy też z rozmowy z innymi osobami. I zaznaczam, żeby to było takie dość ostrożne, bo jeżeli ktoś, ja mu powiem o jednym geście, że jak ktoś ma no, ten najprostszy, najpopularniejszy, że ma skrzyżowane ręce i że on nie chce z tobą rozmawiać, bo odczytasz tak osobę, no to jest błędne myślenie i zła analiza, bo ona jest zbyt pochopna, nie ma wystarczającej ilości informacji, które mogą wskazywać, że ta osoba faktycznie nie chce z tobą rozmawiać. I jest tym duże zagrożenie. Ludzie czasami piszą komentarze typu zepsułeś ileś tam związków, bo jeżeli kobieta zrobi taki gest, to wcale to nie to oznacza, a jeżeli w jakimś związku właśnie kobieta zrobi ten gest, no to i że ja rozwalam ich związki. No to jest takie dość, nie wiem, dziwne trochę, wiesz, tak powiedzenie, bo oglądamy wszystkie rzeczy na własną odpowiedzialność w internecie, są o wiele, są bardzo głupie rzeczy czasami, już, nie wiem, pomijam teledyski i różne takie rzeczy i ludzie jakoś się do tego za bardzo poważnie nie odnoszą, także nie sądzę, żebym rozbił związek przez to, że powiedziałem, wiesz, o jakimś geście w jakiś taki stuprocentowy sposób. Jasne. Jeśli mogę, to jest tak, jakby ja bym miał napisać książkę, nie książkę, tylko napisać piosenkę i ją śpiewać i śpiewać, że będę cię kochał do końca życia, chyba że mnie, nie wiem, zdradzisz albo oszukasz, to wtedy będę myślał o tym, żeby ci było jak najgorzej, nie? To tak, jak analizuję mowę ciała i nagrywam taki filmik kilkunastominutowy i staram się, żeby inna osoba dostrzegła dane gesty, daną emocję na twarzy, też są mikroekspresje, subtelne gesty, które są bardzo takie, no, mało widoczne i jeżeli z kimś rozmawiasz, to te gesty w ogóle gdzieś przepadają, one są niewidoczne. No to nie będę przecież za każdym razem w tym 15-minutowym filmiku mówił, że taka sytuacja może być tylko i wyłącznie, wiesz, przepraszam, jasne, że takie zachowanie jest tylko i wyłącznie do czegoś takiego, to tak nie ma. To tak bo nie wiesz, działa. To też byłoby tak, że twój filmik nagle musiałby zająć godzinę dłużej, żeby oczywiście mieć każdą szczegółową informację, że dobra, ale to nie w każdej sytuacji może być i tak dalej, nie? Że jakby na przykład to niszczy cały kontent. Masz filmik, który trwa, dajmy na to, 2 minuty i tam postać, dajmy na to, zaczyna stukać palcami, nie? Tam o blat. Ten gest w książkach o mowie ciała czy w jakichś kursach, filmach jest określany jako oznaka zniecierpliwienia. I ja taki gest, jak ja go spowolnię, jak ja go odtworzę na przykład kilka razy, żeby pokazać na detale, to z takiego 3-minutowego filmiku zaczyna mi się robić 10 minut. No i jeszcze, jeżeli masz taki filmik i masz go rozbudować bardziej, żeby jeszcze ludzie myśleli o całym kontekście, o całej tej sytuacji, tak. O rozmowie, to no, tak jak powiedziałeś, trwa to godzinę, 2 godziny. Może tu się powymieniamy opiniami i doświadczeniami. Jak już proszę, widziałeś tyle tych filmików, i masz już jakieś takie formy nawyków albo dostrzegasz pewne rzeczy trochę lepiej niż przeciętny Kowalski, to czy są jakieś takie ogólne, uniwersalne zasady co do tego, jak czytać ludzi? Nawet niekoniecznie chodzi tylko o mowę ciała, czy ktoś jest aktualnie zdenerwowany, tylko też przy okazji samych ludzi, ich jako ich. Ale chodzi ci o jako ich typy, archetypy? No mniej więcej kto jaki jest z charakteru, co preferuje, jakie ma upodobania, jakim jest po prostu człowiekiem.
No widzisz, też możemy kogoś określić jako ekstrawertyka, bo jest rozgadany i tak dalej, a on może się uważać za introwertyka. Dużo jest takich sytuacji, że możesz sam się wprowadzić w maliny, bo widzisz, że ktoś jest rozgadany, ma postawę otwartą, uśmiechniętą, zaczepia ludzi i tak dalej, i ty sobie myślisz, no wypisz, wymaluj ekstrawertyk, a okazuje się, że na przykład jakby robił takie bardziej złożone testy psychologiczne, no to wychodzi, że jest introwertykiem, że woli sobie gdzieś tam z boku posiedzieć, że rozpoczyna coś w jednym miejscu i kończy do końca. Ekstrawertycy często porzucają projekty, nie wiem, czy tam o czymś takim czytałeś, na pewno. Nie, znam z autopsji. O, proszę bardzo, jesteś ekstrawertykiem? Strasznym. No. I tak jak pytasz... Jak czytać ludzi? No, jak czytać ludzi. Pod takim względem, jaka jest ogólnie osoba? Między innymi, bo wiesz, jeżeli czujesz się bardziej pewnie w temacie samej mowy ciała, to może masz jakieś ogólne porady w tym kierunku. To jest taki książkowy przykład, co prawda, i nie chcę, żeby tu wychodziło, że się naczytałem 2-3 książek i że ludzie myślą, super, to on ma wiedzę. Ale taka jedna z najpopularniejszych technik, o których bym chciał ci powiedzieć, wam powiedzieć, to jest nawet to podawanie dłoni. Wiele osób o tym nie wie, że mocny uścisk może świadczyć o tym, że ktoś jest pewny siebie, ale często też są osoby, które są niepewne siebie, one podają dłoń mocno i wtedy sobie myślisz, hej, on jest pewny siebie, a tak naprawdę no to w środku, wiesz, trzęsąca się galareta. Także to jest bardzo zwodnicze i przykładów takich osób w świecie jest bardzo wiele. W ogóle miałeś ostatnio gościa takiego od uwodzenia, nie? Od podrywania. No i widać, że facet ma wiedzę na temat tego wszystkiego. Zachowuje się na filmiku w taki sposób, który mam wrażenie, że jest dla niego komfortowy. No i trafi się taki komentarz, gdzie ktoś tam napisze, no niby pewny siebie, a że gdzieś tam nie pokazuje, że w sensie, że podchodzi do dziewczyn i że powinien to zrobić z taką dużą pewnością siebie, a on w jakiś inny sposób się tutaj prezentuje. I to jest też ważne, że w zależności od środowiska, od tego otoczenia, też ma to duży wpływ, bo on może być, wiesz, jak ryba w wodzie, czuć się w swoim środowisku dobrze, ale jeżeli chodzi o wywiady, spotkania, no to całkiem inaczej. Znaczy u niego to w ogóle było tak, jak zauważyłem u kilku osób, bo miałem jeszcze przed nim też trenera personalnego i obydwoje mi się tak wiercili po prostu na krześle i jakby obydwoje stwierdzili, ja akurat tego od uwodzenia znam bardzo dobrze, obydwoje stwierdzili, że mają jakąś taką formę jakiejś nerwicy, że oni, to nie jest tak, że on jest zdenerwowany, tylko oni tak siedzą cały czas. Że u nich cały tak... czas się wiercą. Tak, dokładnie. I wiesz, i chodzi o to, że to jest też właśnie ciekawe, to znaczy, że znaczy wydaje mi się, że wiele osób, które tam komentowały negatywnie, to po prostu ludzie, których w jakiś sposób to boli. Bo jakby to jest też tak, że jeśli ktoś żyje w innej rzeczywistości, tak, nagle jest taki gościu, to oni mogą jakoś się wewnętrznie z tym źle czuć i mieć jakąś taką potrzebę krytyki tego, ale to jest normalne, to wiesz, zawsze jest tak, że masz powiedzmy 98% lajków na YouTubie, masz tylko 2 dislajków, a wchodzisz na komentarze, a tam powiedzmy co drugi, trzeci, piąty masz, że o Boże, to jest zepsute, więc najczęściej po prostu ludzie, którym to nie pasuje, najgłośniej mówią, ale właśnie, chodzi o to, że tam ludzie go oceniali jako, że on jest fałszywy, on jest w ogóle niepewny siebie, bo zobaczcie, jak się wierci. Wiesz, takie wycięganie właśnie na siłę tak, wniosków, a okazuje się, że no kurczę. Ale tak jak właśnie mówiłeś o tych komentarzach, że faktycznie masz jakiś filmik, który ma bardzo dużą ilość lajków, jakiś minimalny procent jest dislajków, a czasami wchodzisz w komentarze i patrzysz, taka fala, wiesz, hej, tutaj jakby ktoś rzucił na jakiś forum, wiesz, forumhejterskie.pl i tam cię jadą z góry na dół i sobie myślisz, o co chodzi, dlaczego tak się dzieje? No. To jest, no... Cóż zrobisz? Ale tak, może tacy ludzie też są potrzebni w takim sposób. A nie, no wiesz, to... Przynajmniej szczerze może. Raz właśnie napisałem jakaś kobieta komentarz, nie madrz się. I zwykle te komentarze, takie dislajki, one są z błędami ortograficznymi. One są bez przecinków, bez kropek. Nie wiem, to chyba jest taka, wiesz, energia prosto z serca, taka, wiesz, pomijać ortografię, pomijać gramatykę. A powiedz mi, jak zacząłeś się tym zajmować, to w którym momencie postanowiłeś robić to zawodowo? Jakaś osoba, Emil, napisał mi na komentarzu, że czy jest taki kurs i że chciałby na coś takiego i żeby zgłębić tą wiedzę. Więc pomyślałem, że to może być dobry pomysł i spotkaliśmy się w sumie w Krakowie, w takim dość kameralnym gronie, 4 osoby na początku.
No i tam przez kilka godzin analizowaliśmy mowę ciała, były przykłady. Teraz za każdym kursem jest to coraz bardziej rozbudowane. Mam więcej przykładów, im więcej analizuję mowę ciała, są różne filmiki, to też jest to związane z taką większą bazą, no, nie wiem, danych, Jasne. jakichś przykładów. Więc mamy już tak jakby posegregowane właśnie, że tutaj mamy gesty dłoni, tutaj mamy mimikę, tutaj mamy mikroekspresję, to są takie różne tam tematy związane z mową ciała. Mowa ciała Kuby Wojewódzkiego na tą chwilę mówi, dominuje w tej grupie. Dobrze się czuję, chcę wywrzeć na Was dobre wrażenie. Jeżeli osoba wspiera się w ten sposób, zwiększa swoją przestrzeń wizualną. Jak masz kolegę, koleżankę, który jest nieśmiały, nieśmiała, to raczej sobie siądzie z boku, złączy kolana, odległość między jednym a drugim ramieniem będzie mniejsza, zgarbiona będzie taka osoba i nie będzie po prostu przeszkadzać. Z drugiej strony mogą być takie osoby, które zachowują się jak Kuba Wojewódzki, czyli ma zwiększoną przestrzeń, wspiera się o jakiś mebel, o samochód na tej zasadzie. Więc osoba, która chce pokazać, że jest jej więcej w danym miejscu, będzie takie gesty przejawiać. Innym przykładem jest założenie ręki na rękę. Więc na takim przykładzie, jeżeli coś spieprzyłeś, przychodzi do ciebie szef, mama, kładzie dłonie na biodrach, zwiększając swoją przestrzeń i zaczyna coś do ciebie mówić, to robi to prawdopodobnie dlatego, żebyś podporządkował się jej. Jak ktoś wyraża wobec nas agresję, i zwiększa swoją przestrzeń, to ma większy wpływ na ciebie. No bo nie będziesz słuchać małego szczekającego psa, tylko będziesz się bał rzeczy, które są duże w przypadku agresji, prawda? I powiedz mi, jak na przykład widzisz swoją przyszłość w tym kierunku? To znaczy, rozwijasz się w tym coraz lepiej, idzie ci to coraz lepiej, ale też to jest tematyka, która dopiero, mimo że jest znana w Polsce, to jest mało osób, która się tak tym stricte zajmuje. Zajmuję. Ja spotkałam oczywiście dużo trenerów, jest bardzo wielu trenerów, którzy uczą podobnych tematów, ale to są najczęściej tacy trenerzy, można powiedzieć, korporacyjni. Oni znaleźli sobie fajną posadkę, korporacje im płacą, oni robią szkolenia dla ich pracowników i to jest jak najbardziej w porządku. Ale mało jest takich osób, jeśli chodzi właśnie o ten rynek taki typowo komercyjny, czyli właśnie jakiegoś YouTube'a. Masz z tym jakieś związane plany, zakładając tego YouTube'a i to rozwijając? Wiesz co, odpowiadając od razu to, co mam w głowie, to że jest kilka trenerów, to jak wspomniałeś, trenerów, czy tam osób, instruktorów, jak ich zwał, tak zwał. Od mowy ciała, tak jak Grzegorz Załuski, czy Mateusz Grzesiak też ma BehaviorX, taki jakiś program, nie wiem, czy on dalej jest aktualny, ale tam właśnie nastawiał się na to, jak zajmować przestrzeń, w jaki sposób układać swoje ciało, bo takie materiały też powstawały. Więc nie jestem jakby jedyny, ty też teraz wchodzisz, no to twoja nazwa kanału interpersonalny wskazuje na to, że jest ta komunikacja. Ja wspomniałem wcześniej, że traktuję to jako taki przystanek dość porządny, ponieważ jest to coś, co mnie bardzo, bardzo interesuje. Być może będę na nim dość długo, a być może się jakoś troszeczkę przeobrażę, może szerzej. Nawet sam mój kurs nazywa się trening komunikacji. Nie mowa ciała, analizować mowy ciała. Mówię o takim szkoleniu, wiesz, stacjonarnym. No i na tym treningu komunikacji nie tylko poruszamy mowę ciała i to, w jaki sposób analizować, ale też w jaki sposób podchodzić do ludzi, jak z nimi rozmawiać. To nie jest żaden trening uwodzenia, tylko no, taki sposób na bycie otwartą osobą. Też nie jestem coachem, tak żeby nie było, że wiesz, jest takie słowo? Szczynie cuda? Szczynicuda? Szczynie cuda, że będą cuda, tak jak niektórzy coachowie określają. Też miałem taki epizod, że wpadłem na pomysł, hej, będę coachem. Nie wiem, czy coś takiego miałeś w swoim życiu. Znaczy tak, tylko strasznie ta nazwa w ogóle strasznie Tak, rokowo brzmi. nie wiem jak jest za granicą, ale w Polsce no to zdelegalizować polski coaching i tak dalej. Powiesz komuś, że jest coachem i od razu na ciebie patrzy. Nie, a to jest w ogóle jakby ciekawe, bo ja też przez to, że siedziałem w tym całym relacjach damsko-męskich, to jakby nie obrażając nikogo tutaj, nie w tym sensie to mówię, ale zauważyłem, że tematyka właśnie jakiegoś takiego samorozwoju często bardzo dziwnych ludzi przyciąga. Jako trenerów, czy jako klientów? Znaczy,
na pewno wiesz, często osoby, które się tym zajmują, to są ludzie z jakimś problemem, którzy próbują ten problem rozwiązać. Więc często zauważyłem, wiesz, ludzie myślą, że a samorozwój to tam nie wiadomo kto będzie. Ja pamiętam, jak sam zacząłem się tym zajmować, miałem wtedy 19 lat i poszedłem na jakieś takie luźne spotkanko, gdzie było kilkanaście osób. To ja myślałem, że wiesz, ja tam przyjdę, a tam jacyś same maszyny będą. Aha, po prostu. To się okazuje, że ludzie zagubieni. Tak, też. Bardzo często, no nie? Więc jakby ci ludzie próbują się gdzieś w tym po prostu odnaleźć, to jest jak najbardziej w porządku, że to jest jakaś taka forma drogi, ale też właśnie przez to zauważyłem, że mogą być tam osoby takie, nie wiem, nieskalibrowane ze społeczeństwem, to poznałem kilku takich trenerów, że się zastanawiasz, dlaczego w ogóle ten człowiek został trenerem, no nie? Że wiesz, gość zakłada jakiś kanał na YouTubie, na przykład, o, jest ten, on był na wykopie, mega popularny, Proud się nazywał, Julian Chwalewski, zrobił darmowe szkolenie gdzieś tam w AGH, bo to jest tak, że jak robisz szkolenie, to dla studentów za darmo to jest super, bo możesz niby się przedstawić, że jesteś przed publiką, ale to jest jakby darmowe szkolenie, które ty robisz dla danego uniwersytetu jakiegoś. I gość coś tam krzyczał, że trzeba wyjść ze strefy komfortu i polecał ludziom trzaskać się po twarzach i powiedział, że każdy teraz każdemu sprzeda liścia na sali. I ludzie siedzieli na sali, sprzedawali sobie liście, jakby to wylądowało w ogóle na zdelegalizować coaching. I w ogóle moi znajomi go kojarzą, czasem tam z nim gdzieś porozmawiali. To jest właśnie jeden z takich ludzi, gdzie on jest święcie przekonany, że to jest super w ogóle, super, super patent. Tak jest. Byłem kiedyś na takim kampusie, byśmy to nazwali, to tam było dużo nastolatków, dużo osób w młodym wieku, wiesz, tam przedział 20-30 lat i to, co się tam wydarzyło oprócz wykładów i takich to ćwiczenia, to jak ja teraz patrzę na to z perspektywy tych, nie wiem, 8 lat dalej, czy 10 lat dalej, to sobie myślę, że to jest nie mam na to słowa po prostu, ale wtedy mi się to wydawało normalne, a teraz to gdzieś być może przekroczyłem pewne bariery. Właśnie tak to... jak sam powiedziałeś o tych płaskich, to tam to było w trochę bardziej hardkorowych wersjach i tam było bardzo dużo osób. Spokojnie to nie krzywdziło w żaden sposób seksualnie, ale to znaczy od razu. Ale jeżeli ktoś by się miał domyślać w tą stronę. Ale tak czy tak, no w sensie chodzi mi o to, że możliwe, że to w jakiś sposób pomogło być otwartym, że hej, zrobiłem taką szaloną rzecz, mając tam 20 lat, tak, więc to... dlaczego bym teraz miał nie zrobić jakiejś innej rzeczy? No tak, ale wracając do tego rozwoju osobistego, samorozwoju, coachingu, to nie jest to taki temat zbyt łatwy dla coachów po prostu, bo ludzie chcą pomóc. Jest część ludzi, którzy z prawdziwego zdarzenia chcą pomóc innym osobom, chcą zadawać te pytania, chcą patrzeć na ścieżkę, jak ta osoba sobie ją gdzieś to przepracowuje, no a często zderzają się z czymś takim, że ten zawód nie jest określany pozytywnie. Właśnie, ty gdzie byś się widział w przyszłości w tym zawodzie? A właśnie, zadałeś mi takie pytanie, a ja ci nie odpowiedziałem. Wiesz co, ja się szybko nudzę różnymi rzeczami, co prawda kursy i szkolenia, no to robię od 2 lat. Nie wiem, gdzie się widzę. Rozumiem. Chciałbym dużo spędzać na swoich takich rzeczach, które są dla mnie przyjemnością. Kursy związane z mową ciała również do tego należą. Wiesz, tak jak teraz sobie rozmawiamy luźno, to ja gdzieś tam błądzę w tych tematach, bo trochę jestem przygotowany, ale bardziej tak na żywioł. Jak robię taki kurs, no to jest przygotowany materiał, on jest dość merytoryczny, poukładany, tak jak w książce masz 1.1.2. I uważam, że ludzie są dość z tego zadowoleni, dbam o nich, zadaję im pytania, czy jeszcze jakiś temat nie został wyjaśniony. Też pamiętam taką sytuację, jak na samym końcu już były takie wolne wnioski, rozmowy i tak dalej, no i pytam się, czy czegoś brakuje. I nikt mi nie zadał żadnego tam już pytania, już wszystko się wyczerpało i kobieta podchodzi do mnie na końcu i mówi, wie pan co, tak brakowało mi trochę, żeby pan mi powiedział o tym, jak modulować głos przez słuchawkę. Nie? Ja mówię, ej, no przecież był idealny czas na to, żebyś zwróciła uwagę, no nie musisz podnosić ręki po prostu, a co w sytuacji, gdy rozmawiamy przez telefon, jak modulować swój głos, jakie robić przerwy, pauzy, czy ten głos powinien być uśmiechnięty, czy bardziej poważny, co jest lepsze, co jest gorsze, no i to bym po prostu na końcu, a to nic, w sumie może następnym razem i sobie poleciała, wiesz, tam w podskokach, to myślę, super. I takie sytuacje naprawdę sprawiają mi najwięcej satysfakcji, na przykład jak ludzie podchodzą i mówią, a przydałbyś mi się w firmie, nie, i tak dalej, to jest super, bo nawiązujesz nowe relacje.
więc prawdopodobnie ten przystanek będzie trochę dłuższy, mam nadzieję przynajmniej. Chcę dopracowywać dalej swój produkt, czyli trening komunikacji. Pokładam w nim dość duże nadzieje i no, po prostu robić dalej YouTube'a przez jakieś najbliższe kilka lat. A co Cię w procesie tworzenia w YouTubie podoba? Na pewno nie montaż. 5 godzin, wiesz, odtwarzania tego samego, jeszcze jak sam się mylisz, robisz jakieś błędy, to jest dramatyczne. Co mi się najbardziej podoba? Chyba produkt finalny. Jak to po prostu możesz obejrzeć od samego początku, od intra po outro przez 15 minut i jak zwracam uwagę na jakiś gest, podrapanie się po głowie i że potem omawiam to, że to może świadczyć o tym i o tym. To jest takie najbardziej satysfakcjonujące. No i potem jak czytasz sobie komentarze ludzi, to co wspomnieliśmy na samym początku tego spotkania, że uznanie jest dla mnie dość ważne. Właśnie bycie w centrum uwagi, czasami ktoś mówi, że ja muszę być w centrum uwagi w jakimś takim własnym środowisku, a to nie zależy mi na tym tak bardzo. To, żeby ktoś inny miał takie wrażenie, że coś, co robię, znam się na tym, że mnie to pasjonuje, że to robię, to jest jeżeli w przyszłości, na przykład za 2-3 lata znajdę coś, co mi będzie dawać jeszcze większą satysfakcję, no to pewnie się gdzieś to przeobrażę. Ale na ten moment bym chciał zostać na kanale na YouTubie, robić kursy dalej, spotykać się z różnymi ludźmi, tak jak z tobą, to jest super. A czy miałeś na przykład, jak to było z twoimi potencjalnymi klientami? Miałeś jakieś takie fajne historie, gdzie ktoś przyszedł i powiedziałeś: zmieniłeś moje życie, Konrad. Nie, takich rzeczy jeszcze nie miałem, to mogę otwarcie powiedzieć. Po kursie wysyłam takie broszury, takie, wiesz, żeby ktoś mi dodał opinię na to, co sądzi o tym kursie, tak na spokojnie, że sobie już to przemyślał po czasie. I w gruncie rzeczy te opinie, bo właśnie zwykle są pozytywne. Nie miałem jeszcze takiej, żeby poczuć takiego: ja pierniczę, zamykam co to ja wszystko, zrobiłem? Bo po pierwsze gościowi zniszczyłem życie, a po drugie no to się nie nadaje do tego. Raczej są to takie pozytywne rzeczy, ale coś się powtarza? Nic szałem. To mnie właśnie dziwi, że mówią, że to jest merytoryczna wiedza i że zadowoleni są pod tym względem, że podaję praktyczne przykłady. Tutaj tak na spontana, to tak ciężko jest mi przypominać sobie takie rzeczy. Mogę mówić naprawdę głupie rzeczy i od rzeczy, ale taki podać prawdziwy przykład, to mam z tym problem. Tam zwykle mówią o takich, to co powiedziałem, czyli merytoryka i to, że praktyczne przykłady. A powiedz mi... Przepraszam, że ci jeszcze wejdę. Na samym początku pytam zawsze, kto kim jest, czym się zajmuje, żeby wtedy metafory czy te historie, o które opowiadam, które gdzieś mogą się wpasować w jego życie. No bo jeżeli ktoś kompletnie nie jest związany chociażby ze sprzedażą, nie mam nikogo na sali ze sprzedaży, a ja mu opowiadam o kliencie i o tym, jak ma, nie wiem, negocjować, to jest bez sensu. Jasne. Bardziej tutaj idziemy w stronę relacji, tego, że jak ktoś, nie wiem, poznaje dziewczynę, chłopaka. Ja też się nie uważam zarówno za eksperta z mowy ciała, mam jakąś wiedzę, nie uważam się za eksperta od uwodzenia, bo czasami tacy też się znajdują. Dla mnie to jest za wcześnie się określić taką osobą, ale są pewne... Jest pewna taka baza wiedzy, którą posiadam i chętnie ją dzielę się z innymi osobami. A powiedz mi... Powiem. Jeśli ktoś chciałby na przykład polepszyć swoje zdolności, to ty po tych doświadczeniach, co mógłbyś polecić takiej osobie, aby ona doszła tam, może niekoniecznie jakoś jak najszybciej, ale aby mogła mieć stały i stabilny rozwój? Czy są jakieś tematy, książki, informacje, kanały na YouTubie, które polecałbyś takim ludziom obejrzeć, aby stać się lepszym? Chodzi ci pod względem komunikacji niewerbalnej? Na przykład. No, jest trochę książek, taka najpopularniejsza, która, wiesz, jak wpiszesz w internecie, to od razu ją znajdziesz, to jest Alan i Barbara Peace, Mowa Ciała, taka zielono-biała, w Empiku dostępna zawsze. Może nie jest taka dość rzeczowa, żeby to
bardzo dobrze opisywała każdy. Ona jest po prostu rozbita na takie poszczególne gesty. Ktoś zrobi tak, co to oznacza? Ktoś zrobi tak, co to oznacza? No i jeżeli już gdzieś masz pojęcie na temat mowy ciała i czytasz coś takiego, że jest napisane, że ten gest oznacza to i to i to, to to nie jest prawda, bo może oznaczać dużo więcej i innych rzeczy. Ale jako taki pierwszy zaczątek do tego, żeby poznać mowę ciała, dobra sprawa. Drugą pozycją jest Joe Navarro, też mowa ciała, to jest gość, który pracował w FBI. Jest to bardziej tak ogólnie ugryzione, więc również taką książkę polecam. Jeśli chodzi o nie publikacje, tylko filmy wideo albo coś w ten deseń, no to są zagraniczne kanały. No. Charisma and Comment? Tak, ale oni właśnie z mową ciała nie mają tak dużo. No nie, nie. Zauważyłem, że tam jeden z twoich filmików jest. Ja też w sumie, no to jest tak popularny kanał na świecie, że na pewno nie jesteśmy jedyni, którzy gdzieś tam się na Charisma and Comment, nie wiem, opierają, inspirują. To jest zrozumiałe. Ale tak, mają tam trochę o mowie ciała, te breakdowny. To bardzo dobrze by było od tego też zacząć, tylko że to jest po angielsku. Oni jeszcze poszli w rosyjską, nie wiem jak to nazwać, odnogę, tak? Że tak? Tłumaczą, tak, po rosyjsku. Nie wiedziałem. Tak, no. I też mają tam dość trochę milionów wyświetleń. No bo w sumie to w Rosji to sporo ludzi tam, sporo ludzi. Dobry rynek, dobry rynek. Zmian, no. Tak, Charisma and Comment. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale kurczę, nie wiem, związanego z tym. Ja najbardziej, jeżeli ktoś byłby zainteresowany mową ciała, komunikacją niewerbalną, czy w ogóle samorozwojem, tak jak wcześniej wspomniałeś, czy rozwojem osobistym, jak to ktoś zwał, tak zwał, to przede wszystkim dużo obserwować, bo jeżeli siądziemy na krześle, na czymkolwiek i poddamy się takiej autorefleksji, dlaczego ktoś wykonuje taki gest, albo dlaczego ktoś się tak zachowuje, dlaczego ten facet utrzymuje kontakt wzrokowy, kiedy sprzedaje, nie wiem, obważanka, albo dlaczego tamta kobitka patrzy cały czas facetowi na buty. Takie rzeczy mają zwykle jakieś znaczenie. Nie mówię, że to jest jeden do jednego, ale jeżeli kobieta ciągle zwraca uwagę na faceta buty i tak patrzy jeszcze z taką miną, no to wiadomo, że te buty się jej nie podobają. Halo, dzień dobry. Dość oczywiste, no ale jednak wiele osób całkowicie to ignoruje. No. Jasne. Wiesz co, z mojej strony to tak naprawdę tyle. Pytanie, czy jest coś, co chciałbyś dodać, albo coś, co ty chciałbyś zapytać? Co chcę powiedzieć, że bardzo miło mi tutaj się z tobą siedziało. Macie wspaniałe studio, wszystko jest profesjonalne i co? To na do widzenia możesz jeszcze zareklamować naszym widzom, gdzie się mogą znaleźć. Myślę, że wystarczy jak wejdą na kanał na YouTubie, między słowami to powinno znaleźć, tak jest. Dobrze, to ja dziękuję ci bardzo, piąteczka. Dzięki, i Piotrek. Do zobaczenia za tydzień.